Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kozewce. Znów widzimy się w serii Kozewce i znów widzimy się w FIFA Ultimate Team. No bo zresztą na tym seria Kozewce polega. Słuchajcie, dziś gwarant z Serie A. Ostatnia realnie szansa w dzisiejszym odcinku na to, by trafić Rafaela Leao i mam nadzieję, że mi się to uda. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dajcie także znać w komentarzach, jak tam wasze szczęście w paczkach. Czy udało się wam trafić coś dobrego. Tymczasem my rozpoczynamy od dwóch naprawdę słabych trafień. No bo jeżeli to jest pik 8-2+, a ja wybieram kartę 8-2, no to umówmy się, znaczy, że nie jest najlepiej. Miałem 8-3 w duplikacie, no raczej nie jest to coś, na co się decydujemy. Chcę otwierać tu co drugą, tym razem. Może to da nam Rafaela Leao, zobaczymy. No szanse na trafienie go z pika myślę, że są niezbyt wysokie. Aczkolwiek ja oczywiście na te piki narzekać absolutnie nie mogę w ostatnim czasie, bo dawały nam one bardzo solidnych zawodników. Ale przyznam szczerze, że jak na razie to rozdanie jest bardzo, ale to bardzo złe. Tu mamy Tonaliego, proszę bardzo. Fajnie, że trafiamy włoskiego zawodnika, no który mam nadzieję, że wszystkie te swoje sprawy poukłada i że będzie sobie radził, aczkolwiek z drugiej strony, kurczę, to też nie jest tak, że chłop wpadł w jakieś problemy przez przypadek, tylko sam robił głupotki, więc no tak ciężko mi jest tutaj mu jakoś strasznie współczuć, bo to nie jest tak, że nie wiem, jakaś kontuzja czy coś takiego, prawda? Tymczasem my czekamy na jakieś solidne trafienie po piłkarzu Newcastle, no bo co, jeden walkout z tego wszystkiego to byłaby naprawdę konwersja niezbyt fajna i niezbyt przyjemna. Zobaczmy tu. No jest Emerick Laporte. Weźmiemy go sobie oczywiście, bo będzie można w coś go wrzucić. Tymczasem tu Gabriel Magalhaes, jeden z najlepszych obrońców Premier League zeszłego sezonu. A może i nawet najlepszy. Kto wie. Tymczasem tu Brozovic. No i zobaczmy. Ostatni pik. Bardzo przeciętnie, bardzo słabo, bardzo źle po prostu, nie bójmy się użyć tego słowa. Jeden walkout, dwie czy trzy 85-ki, to absolutnie nie może być coś, co nas satysfakcjonuje. Słuchajcie, ja zobaczę, czy nie zostało dodane przypadkiem tylko coś zaskakującego, wątpię, bo ta gra raczej, umówmy się, nie obfituje w zaskakujące nas rzeczy. Wszyscy spodziewamy się tego, co wyjdzie i mniej więcej tak to za każdym razem wygląda. Tak jest, upgrade, znaczy to został dodany. Został dodany Bakayoko z PSV jako objective i została dodana pani Huerta jako zawodniczka. Bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o SBC. Już wam zaraz powiem dlaczego. A mianowicie dlatego, że ona wyceniana jest na 83 to SBC. No to umówmy się, nie jest to zbyt dużo, chyba że trzeba dać TOC, ale nadal TOC plus kartę 8-3 za kartę 90 ile? 92? No jakby był, jeżeli mam jakiegoś TOC-a z ósemką z przodu, w co wątpię, bo nie no, jakieś może były, czekajcie, zobaczmy. Kyle Walker-Peters, ale jak na złość go akurat używam. No nie, nie będę go tutaj wrzucał, ale ogólnie rzecz biorąc, jakby ktoś miał takiego, no to można wrzucić i tyle, nie? I jest to sensowne w sumie w jakiś tam sposób. No albo jak się trafi duplikat karty TOC, no to jest na co to wykorzystać. Dobrze, słuchajcie, ja w takim razie patrzę sobie po pierwsze na to, no bo musimy zrobić tutaj SBC o z daily loginu, no bo tego potrzebujemy, żeby tam się to robiło, aczkolwiek ja na pewno coś przegapiłem, więc tej zbiorczej nagrody raczej dostać nie dostanę. No ale to, co nas teraz interesuje oczywiście, to SBC o gwarant Serie A. Tutaj mamy piki, tutaj mamy ikonę, where are you my gwarant, ulepszenie, karta piłkarza do wyboru. Zasadniczo to powinienem sobie też zrobić, więc bardzo możliwe, że to sobie dorzucimy tutaj. Natomiast 7x84 to mamy zrobione. Co to daje? To nic nie daje ciekawego. Dobra, czekajcie, czy ja to przegapiłem jak zwykle? Ulepszenie to seria, gwarancja jest, więc bierzemy. No i tu wykorzystamy sobie chociażby tego naszego Laporte, prawda? Więc wydaje się, że tu na spokojnie możemy nawet wrzucić sobie karty złote w ten sposób. Jak widzicie, tych 85 trochę jest, więc głównie na nich będziemy tutaj sobie bazowali w tym momencie. Jakieś tam 84 wskoczyć też mogą, żeby ta ocena nam się
w miarę zgadzała, więc tu zapraszam, tu zapraszam. Można, nie wiem, wrzucić tu Tonaliego, wrzućmy sobie tutaj ciebie, wrzućmy sobie tutaj ciebie i wydaje mi się, że powinno nam się to zgadzać. Prawdopodobnie tak, bo choć było 84, to mamy jedną lepszą kartę, to wrzućmy ją tutaj i jest 85. No i super, no i świetnie. Więc pierwszy element tego SBC mamy zrobiony. Tymczasem mamy też tę paczkę 7x84+. Z tego co mi się wydaje, ani razu nie mieliśmy w tych pakach szczęścia. I tutaj naprawdę mam wrażenie, że one mają w ogóle sypanie obniżone do maksimum, w sensie do minimum jakiegokolwiek dobrego trafu. No bo naprawdę to, co z tego leci, a w zasadzie jak z tego nie leci mi, to jest przykra przykrość. No ale może tym razem, zobaczmy. Czy będzie niebieska flara? Nie ma niebieskiej flary. Czy będzie walkout? Bo tego też pewny nie jestem. Mamy tutaj Renard, tak jest, podwójny walkout i to całkiem wysoko oceniony, no bo 88 i 88. No dobra, ale słuchajcie, to jest naprawdę okej. Tutaj naprawdę spoko, bo jeszcze jedna 88, więc to naprawdę była okej paczka tego typu. Jak na to, jak naprawdę z nich nie chciało oddawać nic ciekawego, to tutaj trzeba przyznać, że było bardzo spoko. Te karty oczywiście bierzemy sobie do klubu, zobaczymy sobie podglądzik, przejdziemy przez zadania, ponieważ tam mam coś do odebrania na pewno. Limity globalne, oj, aż mnie korci, żeby tutaj otworzyć te wszystkie paczuszki, dobra, tak na poważnie, szybki podgląd, nie daje nam nic ciekawego, dajcie znać, czy wy w ogóle coś z podglądu trafiliście takiego najbardziej wow w tym, w tej edycji. Ja mam już to wszystko tak zlane jedno, że nie jestem w stanie powiedzieć, przyznam szczerze. Zobaczmy, co tam z zadania nam poleciało, bo to już jest ten etap, gdzie może być coś fajnego. Jest to... A proszę, ukończyliśmy wszystko. O, no to miło. Bo mamy dwie gwarancje to od Serie A. Proszę bardzo, jaka miła niespodzianka. W ogóle się tego nie spodziewałem. Nie wiedziałem o tym, więc jestem zadowolony. Otworzymy sobie oczywiście najpierw teraz tę paczkę, otworzymy zaraz gwarancję, no i zobaczymy, co tam poleci. Obawiam się, że z tych dwóch gwarantów poleci nam jedna i ta sama karta, ale może słuchajcie, może zmieńmy nastawienie, pozytywny koza. Czekam na to, żebyśmy tu zobaczyli Portugalię i żeby to był Rafael Leão. Jest Italia, jest środkowy pomocnik Barella. Proszę, to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy i to jest Barella. Uwielbiam tego zawodnika, jak go połączę, nie mam pojęcia, ale to jest traf naprawdę fajny, nie wiem ile on kosztuje, coś tam kosztuje, no raczej niestety będzie to piłkarz u mnie na ławce rezerwowych, bo dosłownie nie mam gdzie go wrzucić, no ale to jest piłkarz, którego ogląda się z ogromną przyjemnością. Mam nadzieję, że jest zdrowy, bo w sumie nie wiem, ale za każdym razem jak jest mecz, w którym Barella bierze udział, no to jest piłkarz, na którym ja zawieszam oko, bo po prostu jestem fanem, no i mam nadzieję, że podczas Euro będzie widoczny, będzie grał. To jest takie moje ciche marzenie w Arsenalu, gdyby on przeszedł do kanonierów, ojojoj, na tego lewego środkowego pomocnika chodziłoby to fajnie, chociaż on zwykle bardziej operuje chyba w prawej strefie, ale wydaje mi się, że tam wszystko byłoby do pogodzenia. Dobrze, to nie jest teraz istotne, istotne jest, żeby wrzucić tutaj kartę of the season, zatem wybierzemy sobie pana ze Szwajcarii. Zatem Toc ze Szwajcarii. No i reszta zawodników pójdzie sobie tutaj, tak powiedzmy sobie szczerze, troszkę na oślep. Dodamy to, co wydaje się, że dodać powinniśmy i musimy. Tutaj Pajor, tutaj Oberdorf. Ciekawy jestem w ogóle, czy Pajor może liczyć na jakąś ciekawą kartę, ze względu na to, że no odchodzi z Wolfsburga, no a w tym klubie naprawdę zrobiła dużo, więc wydaje się, że jakieś takie endofira, coś w tym stylu mogłoby tutaj wpaść, prawda? No nie wiem, czy są na to szanse, wiem natomiast, że możemy sobie tutaj zrobić taki myk. Jeszcze możemy coś tu próbować podratować, bo te oceny ogólne mamy naprawdę wysokie, wychodzi na to, i to tak bardzo wysokie, okej. Dobra, no to tutaj w takim razie robimy tę zmianę. No ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak łatwiutko się to wszystko nam zrobiło. Słuchajcie, miło, miło, że dostaliśmy tego Barellę. No bo to jest zawodnik, który naprawdę jest fajny. No ale ten skład raczej znacie i
No jego tu po prostu nie ma jak wcisnąć. Grałem tą panią na boku obrony, znaczy na boku, no tak, na boku obrony. Na boku pomocy tutaj jest ustawiona, ale gra na boku obrony. Natomiast wolę zdecydowanie bardziej układ, w którym wprowadzam i ją, i Wlachowicza, bo ona ma te główki, znaczy wrzutki, on ma te główki i tak można sobie pocelować, coś tam się pobawić, więc w ten sposób podchodzę do tematu. Tymczasem zobaczmy, czy poleci nam tu Portugalczyk z tej pierwszej paczki, bo jeżeli tak, to jest już pewniaczek, że z drugiej poleci nam Rafael Leão. Portugalczyka nie ma, jest Anglik, co mogłoby sugerować, że trafimy Smallinga, a tego bardzo bym nie chciał. Chciałbym, żeby tu była jednak ta Portugalia. Zobaczmy! Anglia, Smalling. Oczywiście, że tak. Nie wierzę w to. Naprawdę w to nie wierzę. Nie, no to jest niesamowite. No ale, ale trafiamy Smalldiniego. Zakładam, że jest to piłkarz nic nie warty i mam rację. Natomiast słuchajcie, ten odcinek mam nadzieję, że dla was był warty łapki w górę, może jakiegoś miłego komentarza. Mam nadzieję, że trafiliście przynajmniej tak ok jak Barella. A ja za dziś bardzo wam dziękuję i widzimy się już może jutro. Mam nadzieję, że uda mi się tak zrobić, a jeżeli nie, to w piątek. Do zobaczenia.